bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o wakacjach w Chorwacji, podzielić się z Wami moją wiedzą, jaką posiadam w tym obszarze i odpowiedzieć na pytanie, jakim środkiem transportu najlepiej się wybrać, kiedy najlepiej się wybrać, jaki będzie koszt tej przyjemności i na co warto zwracać uwagę. Zapraszam Was gorąco do oglądania. I może właśnie zacznijmy od sprawy numer jeden, a więc termin. Kiedy najlepiej wybrać się na urlop? Powiem Wam tak, generalnie te miesiące, w których mamy wysokie temperatury, piękną pogodę, choć pamiętajcie, że w Chorwacji nie istnieje coś takiego jak gwarantowana pogoda i może się tak zdarzyć, że niestety tej pogody nie będziemy mieć. Generalnie te miesiące typowo letnie to jest czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Czerwiec to mój ulubiony miesiąc na spędzanie wakacji w Chorwacji, ponieważ temperatury są powyżej 26 stopni, natomiast generalnie one za każdym razem, kiedy byłam po prostu na wakacjach, nie przekraczały tak 30. Pogoda była piękna, było ciepło, ale nie było jeszcze upalnie i znacznie było mniej turystów, bez porównania w stosunku do lipca. Lipiec to najgorętszy miesiąc, turystów jest mnóstwo, ponieważ tak jak w Polsce szczyt sezonu to lipiec, pierwsza połowa sierpnia, dokładnie tak samo jest w Chorwacji i w tym lipcu po pierwsze jest bardzo, bardzo, bardzo upalnie, po drugie tych ludzi jest coraz więcej. I temperatury oraz liczba turystów spada od drugiej połowy sierpnia. Więc jeżeli macie jeszcze taką możliwość, nie macie dzieci w wieku szkolnym, to ja osobiście bardzo polecam drugą połowę czerwca. To jest uważam najlepszy moment, jeżeli nie przepadacie za takimi upałami konkretnymi. No to zdecydowanie właśnie ten czerwiec, a druga opcja to myślę, że druga połowa sierpnia. To jest również świetny wybór. Wiem, że wiele osób preferuje wrzesień, z tego względu, że nadal jest ciepło, może wtedy jest najcieplejsze, bo zostało nagrzane przez poprzednie miesiące, a jednak tych turystów jest znacznie mniej, no i ceny są odrobinę niższe. No i środek transportu. Słuchajcie, mamy dwa główne środki transportu, to nie jest nic nadzwyczajnego, czyli samochód i samolot. Jeśli chodzi o samoloty, to jest to środek transportu, który nie był wcześniej, jeszcze kilka lat temu, tak bardzo popularny z racji małej dostępności lub wręcz braku lotów bezpośrednich z Polski do Chorwacji. W tym momencie to się zmieniło, takie loty istnieją, co więcej bywają one w szalenie atrakcyjnych cenach. Na przykład Wizz Air sprawdzałam lot z Warszawy do Splitu. Kosztuje 100 zł od osoby. Sprawdzałam to dla dwóch osób w opcji w jedną i w drugą stronę od razu. Czyli łączny taki przelot wynosił 400 zł. Był to przelot z bagażem rejestrowanym do 20 kg. I takie bilety istnieją. I to nie trzeba tego robić jakoś specjalnie, wchodzić na jakieś strony, które wyłapują tanie loty lub okazje. Wystarczy po prostu usiąść do komputera, do strony przewoźnika i znaleźć po prostu takie połączenie nas interesujące. Te ceny biletów są tak plus minus właśnie od około 100 zł od osoby w jedną stronę, natomiast osiągają też ceny rzędu 500 zł od osoby w jedną stronę. I to jest taka najbardziej standardowa cena. Jaki w związku z tym jest minus, skoro możemy szybko, w 2 godziny polecieć sobie do Chorwacji? Tanio, bardzo tanio, to jest taniej niż pewnie PKP z Warszawy nad morze. Więc gdzie jest haczyk? Jest to haczyk lub nie haczyk? Wizz Air na pewno nie lata po pierwsze codziennie, sprawdzałam czerwiec, nie lata codziennie do Chorwacji, lata co 2 dni. Druga sprawa jest taka, że te loty są do Splitu i do Dubrovnika. Generalnie w Chorwacji również znajdziemy takie lotniska jak lotnisko w Zadarze czy w Zagrzebiu. Ale warto sobie powiedzieć, że Chorwacja jednak jest stosunkowo długim krajem i te miejscowości, te takie najbardziej również popularne wśród turystów czy też no wyspy, są bardzo często położone jednak spory kawałek drogi od lotnisk. Więc jeżeli ktoś chciałby, aby te wakacje były takie bardzo, bardzo budżetowe, no to należałoby wybrać niewątpliwie miejscowość gdzieś usytuowaną blisko, w miarę miejscowości, w której znajduje się lotnisko. Sprawdziłam również opcję, gdybyśmy polecieli na przykład do Splitu i chcieli się przedostać do 2 godziny oddalonej
od Splitu miejscowości Gradac. Gradac to jest jedna z ostatnich miejscowości, czy wręcz ostatnia miejscowość na Rivierze Makarskiej, a więc bardzo popularny rejon wybierany wśród turystów. I odległość, tak jak wspomniałam, to jest 2 godziny. Na pewno wiem, że są busy. Zresztą muszą być, biznes jest biznes i koszt takiego busu to jest 50 zł od osoby. Więc jeżeli komuś nie przeszkadza właśnie to dojeżdżanie, na przykład te 2 godziny, no to faktycznie może na takim przelocie sporo zaoszczędzić w stosunku do samochodu. Warto też wspomnieć, że akurat te loty najtańsze, które ja widziałam, to nie oznacza, że nie ma innych, ponieważ to wszystko się zmienia, to były loty wieczorne. Czyli wylatywaliśmy po 20 z Warszawy, czy tam po 21 i byliśmy na miejscu około godziny 23. Też wiem, że w przypadku tego rodzaju biletów często są dokonywane zmiany. Zmiany lotów, zmiany godzin, no ale cena jest szalenie atrakcyjna. Najbardziej jednak popularnym środkiem transportu, jaki wybiera najwięcej chyba ludzi, patrząc zawsze na granicy, jest samochód. I powiem Wam, że jeszcze w ubiegłych latach było to nie aż tak drogie. Natomiast, no, nie oszukujmy się, wiemy ile w tym momencie kosztuje benzyna i wiadomo, że te koszty po prostu znacząco tej opcji wzrosły. Wybierając się na podróż z Polski do Chorwacji samochodem, w zależności oczywiście od miejsca, do którego się wybieramy i od miejsca, z którego się wybieramy, ale tak uśredniając musimy liczyć te 13 godzin podróży. Więc trzeba lubić niewątpliwie długie podróże. No, jeżeli wybierzemy również opcję ze względu na przykład na dzieciaczki, że gdzieś zatrzymujemy się po drodze na nocleg, no to automatycznie ta podróż nam się zmienia w 24-godzinną wyprawę, co pewnie wiele osób może odstraszać. Koszty takiego przejazdu samochodem to oczywiście koszty również wynikające z tego, na czym jeździmy. Zupełnie inaczej to będzie się miało miejsce w przypadku gazu, inaczej w przypadku ropy, inaczej w przypadku benzyny, no i wszystko jeszcze zależy od spalania. Ja uśredniłam te koszty na podstawie mojego samochodu i wyszło mi, że przejazd od osoby będzie wynosił 500 zł. Od osoby w jedną stronę. Czyli jeżeli jedziemy w 2 osoby, no to wiadomo, że koniec końców ten koszt benzyny, ale nie tylko benzyny, zaraz do tego dojdę, będzie wynosił w sumie około 2000 zł. Czyli tak de facto dokładnie tyle, ile jedne z bardziej popularnych właśnie biletów na samolot. No z tą różnicą, że tutaj te kilkanaście godzin w tym samochodzie spędzimy, a nie zrobimy tak i nie będziemy na miejscu. Wybierając się w podróż samochodem, musimy również doliczyć prócz kosztów paliwa winiety. Oczywiście są dwie drogi do Chorwacji i tutaj są zwolennicy i przeciwnicy. Ta najbardziej klasyczna mówi o linii Polska-Czechy, Austria-Słowenia-Chorwacja. Ta druga mówi o Słowacji i Węgrzech. Ja osobiście jechałam jedną i drugą drogą, no i zdecydowanie bardziej preferuję tą klasyczną, a więc Czechy-Austria-Słowenia-Chorwacja. Dlaczego? Dlatego, że nie podobał mi się stan dróg na Węgrzech. Ale tak de facto to nie ma znaczenia, którą z tych dróg wybierzemy, ponieważ kraje, przez które będziemy przejeżdżać, bo Węgry, z tego co pamiętam, również są takim krajem, są to kraje winietowane. Czyli przed wyjazdem, przed wjazdem na teren tych krajów musimy kupić winietę, która umożliwi nam poruszanie się po drogach. Tutaj też są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, aby kupować te winiety na granicy, ponieważ możemy je wtedy kupić dużo taniej. Druga mówi o tym, żeby kupować je normalnie w Polsce. I to nie na granicy, tylko przez takie biuro. Zostawię Wam linka w opisie, nigdy nie pamiętam jak to się nazywa. I wtedy jakby sobie wszystko elegancko kupujemy, przyklejamy i o nic się już nie martwimy. Szkoły są różne ze względu też na właśnie te ceny. Mi osobiście zdarzyło się kupować kiedyś winiety na granicy i tym samym bardzo mocno zaoszczędzić, ale również zdarzyło mi się raz, nie wiemy jak to się stało, czy żeśmy przegapili ten punkt, czy o co chodzi ten z tymi tanimi winietami i zdarzyło nam się znacząco przepłacić. Dodatkowo są całe legendy na temat tego, że w Czechach bezpośrednio za granicą stoją po prostu panowie i tylko czyhają, szczególnie na Polaków, nie wiem czy to prawda, aby wlepić im mandaty za brak winiet. Więc są to dodatkowe koszta, to jest około, z tego co pamiętam, chyba 400 zł,
Te winiety są sprzedawane, no właśnie, no i tu jest cała zabawa. Na Czechy i na Austrię będą to winiety 10-dniowe, więc jeżeli jedziemy na urlop poniżej tych 10 dni, no to kupujemy jedną winietę i mamy z głowy. Problem zaczyna się na Słowenii, ponieważ Słowenia ma winiety albo 7-dniowe, albo miesięczne i Słowenia ma najdroższe winiety. W związku z tym wiele osób decyduje się objechać te autostrady winietowane w Słowenii i można faktycznie coś takiego zrobić, bo też przez tą Słowenię przejeżdżamy od tak. No, jakby od każdego zależy, czy będzie kombinował, czy nie. My osobiście nigdy nie kombinujemy właśnie z racji po prostu prostoty tej trasy. Warto też powiedzieć, że jeżeli decydujecie się na podróż samochodem do Chorwacji, to przyjdzie Wam przekroczyć granicę. Dlaczego? Bo mimo tego, że Chorwacja jest członkiem Unii Europejskiej, to nie należy ona do strefy Schengen. W związku z tym mamy tam klasyczne przejście graniczne. Najpierw opuszczamy strefę Schengen, a potem wjeżdżamy do Chorwacji. Przejazd przez granicę odbywa się tylko na podstawie ważnego dowodu osobistego. W tym momencie są zniesione wszystkie obostrzenia, choć warto przed każdym wyjazdem sprawdzić takie informacje, bo przejeżdżamy na dowód, nie musimy mieć żadnych dodatkowych dokumentów odnośnie samochodu. Chyba że samochód jest leasingowany, to wtedy powinniśmy mieć takie pozwolenie od leasingodawcy na wyjazd samochodem za granicę. Natomiast ja jeszcze nie spotkałam się, żeby ktoś aż tak mocno sprawdzał nasz samochód. Jeżeli wybieracie się bardzo mocno na południe Chorwacji, czyli będziecie jechać za Dubrownik, to przyjdzie Wam przejechać przez fragment należący do Bośni i Hercegowiny, a więc wtedy również przekroczycie granicę chorwacko-bośniacką, bośniacko-chorwacką. I żeby przejechać przez ten kawałek, przydałoby się mieć tak zwaną zieloną kartę. Też przejedziecie na dowód, mimo że oczywiście Bośnia w Unii nie jest, przejedziecie na dowód bez najmniejszego problemu, natomiast należałoby posiadać tak zwaną zieloną kartę. Zielona karta to jest tak naprawdę potwierdzenie polisy OC na nasz samochód, tylko wydrukowane na zielonej kartce, ponieważ jakieś tam są inne parametry, to już nie ma znaczenia stan technicznej. Po prostu należy się wtedy udać do swojego ubezpieczyciela i poprosić o taką zieloną kartę. W większości towarzystw ubezpieczeniowych to powinno być za darmo, ale nie w każdym. Dlaczego istotne jest przekraczanie granicy? Ponieważ możemy utknąć na tej granicy i to konkretnie. Możemy utknąć w gigantycznych korkach. Dlatego warto się zastanowić, jeżeli chcielibyście jechać samochodem do Chorwacji, nad godziną wyjazdu. My przetrenowaliśmy to na wiele różnych sposobów i dla nas najlepszą godziną wyjazdu, która gwarantuje nam omijanie korków, to jest wyjazd z Warszawy około godziny 20. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie stoimy na... My jedziemy oczywiście na raz, bez noclegu, ewentualnie postój rzędu maksymalnie godziny na raz. I po pierwsze wtedy omijacie korki, które są na obwodnicy Wiednia. Obwodnica Wiednia to jest coś, to jest gigantyczna szosa z wieloma pasami, wieloma samochodami i tam się naprawdę ciężko jedzie, jeżeli są to takie typowe godziny szczytu, więc jeżeli tylko można je pominąć, to super. Druga sprawa właśnie wjeżdżając, jeżeli wyjeżdżamy o 20 z Warszawy, to granicę chorwacką przekraczamy tak koło 9 rano, 10 rano, różnie i wtedy mamy, jeszcze nam się po prostu nie zdarzyło, żebyśmy stali w jakimkolwiek korku, natomiast kiedy wracamy z Chorwacji do Polski i jesteśmy już tak powiedzmy tam około godziny 12, przy granicy 12, 13, 14, to widzieliśmy, słuchajcie, kilkukilometrowe, i to za każdym razem jest, kilkukilometrowe korki. Te korki są naprawdę długie. Oczywiście, jeżeli pojedziemy w 5 osób samochodem, czy tam w 4 osoby, no to koszt samochodu nam się bardzo ładnie, paliwa, winiet, bardzo ładnie nam się zredukuje. Jakie są minusy właśnie i plusy? No minusem niewątpliwie lotu samolotem jest taka raczej niepewność co do godzin tego wylotu, ale to pewnie zależy od przewoźnika, ja się totalnie nie znam, jeśli chodzi o loty. No właśnie, możemy mieć stosunkowo daleko do tej miejscowości, którą sobie wybraliśmy. Czyli najpierw należałoby wybrać lot i pod lot, pod miejscowość, do której dolecimy, wybierać dopiero miejsce to na spędzenie urlopu, a nie na odwrót.
Druga sprawa, nie opłaca się zupełnie pod względem finansowym przylecieć samolotem i tam wynająć samochód. Sprawdzałam koszt takiego wynajęcia samochodu dla dwóch osób przy jednym z tańszych samochodów. To był koszt na 7 dni z ubezpieczeniem, to było 2000 zł. Czyli to będzie dokładnie to, co byśmy zapłacili za jazdę samochodem. Chorwacja ma przepiękne parki narodowe, ma przepiękne wyspy, ma przepiękne różnego rodzaju zakątki, zakamarki. No i zdecydowanie, jeżeli mamy samochód na miejscu, no to jakby jesteśmy od nikogo niezależni. Możemy tam się bez problemu poruszać. Nie mając tego samochodu na miejscu, automatycznie jesteśmy troszeczkę jakby zdani na te środki, ewentualnie jakieś prywaciarze. Ja powiem wam szczerze, że nigdy akurat w miejscowościach, w których byłam, nie widziałam ani przystanków, ani busów, ani tym podobnych ofert. To nie oznacza, że ich nie ma, ale ich po prostu nigdy w życiu na tyle wyjazdów nie widziałam. To może teraz wam powiem, ile to powinno kosztować. Oczywiście no tutaj mamy kwestię transportu i jak widzicie tutaj te widełki są bardzo, bardzo duże, w związku z tym już to znacząco wpływa na koszty całości. Natomiast jak wygląda kwestia noclegu? Zazwyczaj jest tak, że przy morzu mamy jakąś promenadę, za promenadą stoją hotele. Rzadko się zdarza, choć to oczywiście też zależy od wielkości miejscowości, aby przy tej powiedzmy pierwszej linii brzegowej stały jakieś prywatne obiekty. Znaczy to są hotele. Co więcej, te hotele bardzo często to nie są nowe obiekty, tylko są to obiekty, które tam sobie stoją i stoją i stoją i one mają świetne lokalizacje, ale nie są też jakoś specjalnie nowoczesne w umeblowaniu, nie są na wypasie. Ale w związku z tym, że nie są na wypasie, to ceny w pokojach zaczynają się od pi razy drzwi, bez jakiejś turbo akcji promocyjnej, tak 600 zł. Myślę, że nie przesadzam, 600 zł za noc to jest cena, od której właśnie możemy znaleźć pokój dwuosobowy. Jeśli chodzi o tak zwane kwatery prywatne, prywaciarze, to takie noclegi będą no, nieporównywalnie tańsze. Natomiast standard tych noclegów też będzie nieporównywalny, lecz nie zawsze. Chodzi mi o to, że standard będzie skrajnie różny. Możemy znaleźć tak zwane apartamenty, które no, zdecydowanie pamiętają lata 90., jeśli chodzi o umeblowanie. I faktycznie za takie pokoje możemy zapłacić stosunkowo nieduże pieniądze. Mam tutaj na myśli kwoty 150 zł nawet za dobę. Ale też bardzo często te najtańsze kwatery prywatne, nie wiem jak to powiedzieć, znajdują się stosunkowo wysoko w miejscowościach. Chorwacja, kraj górzysty, większość miejscowości w ten sam sposób też jest skonstruowana, z gór musimy zjechać nad morze i bardzo często te właśnie najtańsze oferty są położone nawet nie na wiecie drugim czy trzecim, ale na przykład czwartym poziomie w stosunku do morza. I ktoś może powiedzieć, że mu to nie przeszkadza, pewnie, natomiast trzeba jasno i klarownie powiedzieć sobie, że może być dosyć mocno upierdliwe chodzenie na pieszo wtedy na plażę, ponieważ bardzo często nie istnieje coś takiego jak pobocze, a ruch jednak stosunkowo jest duży, bo jest to droga wjazdowa i wyjazdowa do miejscowości. No chyba że oczywiście, że troszeczkę będziemy w głąb. Oczywiście możemy też jeździć samochodem, ale trzeba sobie też tutaj powiedzieć, że słuchajcie, nie jest wcale tak oczywista kwestia parkingów. Albo parkingów jest mało przy plaży, kilkakrotnie mi się zdarzyło, że po prostu ich nie było w jakiejś miejscowości, w danym jakby jej zakątku. No i oczywiście te parkingi są płatne. Ale jeżeli interesuje Was nocleg rzędu 200-300 zł za noc, oczywiście ja mówię za pokój, nie od osoby, to znajdziecie takie oferty, znajdziecie je choćby na Bookingu i można znaleźć obiekty, które są położone stosunkowo niedaleko morza, czyli nie mówię tutaj właśnie o tych wysokościach. Zazwyczaj jest tak, że czym obiekt położony bliżej morza, tym będzie miał w tej cenie gorszy standard. Natomiast w tej samej cenie, powiedzmy za te 300 zł, znajdziemy turbo wypasiony, naprawdę apartament, jakiś nowoczesny, z bajerami, szmajerami, ale on będzie oddalony po prostu od tego morza. Więc podsumowując, hotele, pokój od 600 zł, prywaciarze dajmy na to, że od
200 zł. No, ja to bym powiedziała 250, ale zaraz na pewno ktoś powie, że on przecież jeździ za 70 zł. Takie rzeczy też się zdarzają. Więc dajmy na to od 200 zł za noc, za pokój dwuosobowy. Jedzenie to chyba najbardziej kontrowersyjny temat, ponieważ jakby się spotkało 10 różnych osób, które były w Chorwacji, to myślę, że mogłaby każda z nich mieć swoją wersję wydarzeń. Ja pamiętam, że przed pierwszym wyjazdem do Chorwacji poczytałam bardzo dużo różnych blogów, takich blogów podróżniczych, i dowiedziałam się, że generalnie chorwacka kuchnia jest do kitu, i co więcej, Chorwaci bardzo, ale to bardzo wręcz miażdżą, niszczą i kaleczą kuchnię włoską, i nie ma nic gorszego, jak po prostu zamówić pizzę w Chorwacji albo nie daj Boże makaron. Z czym osobiście się w ogóle nie zgadzam, ponieważ uważam, że na tej zasadzie, no to my Polacy, choć pewnie teraz powiecie, no to tak, bo my też kaleczamy kuchnię włoską. Ja w ogóle nie lubię tego rodzaju określeń, wydaje mi się, że wszystko się przenika, ale jeśli generalnie chodzi najpierw o jedzenie, a nie o koszty, to Chorwacja to jest kuchnia bałkańska. Ona jest stosunkowo prosta, mi się wydaje, że smakowo jest w miarę zbliżona do naszej. Nie obfituje w jakąś bardzo dużą ilość warzyw, ale oczywiście one przecież są dostępne. W menu restauracyjnym zawsze znajdziemy coś właśnie typu pleskawica, czyli coś ichniejszego, jakieś szaszłyki, ajwary. Znajdziemy zawsze pizzę, wiadomo. I ja osobiście uważam, że tam, gdzie jadłam w Chorwacji pizzę, to była jedna z najlepszych pizz, szczególnie z dalmacką szynką, to jest taki lokalny przysmak, bardzo specyficzna szynka. I dla mnie to była jedna właśnie z lepszych pizz, choć tak, byłam też we Włoszech w swoim życiu i tak jadłam włoską pizzę i nadal podtrzymuję swoje zdanie, może jestem ignorantką kulinarną. Znajdziemy również owoce morza. I to sobie warto powiedzieć, że faktycznie Chorwacja w te owoce morza, świeże owoce morza, te homary obfituje. Mule, homary, langustynki, kalmary, ryby, tego jest tam naprawdę dużo. No i pewnie się być może spotkaliście, znaczy pewnie być może, nie wiem, spotkaliście się z informacją, że w Chorwacji można znaleźć bardzo tanie owoce morza. No to trochę z tym jest tak, jak ze złotem w Dubaju. Złoto w Dubaju jest tanie, tylko się okazuje, że ono jest tanie, ale ono jest innej próby niż to, które sobie na przykład kupujemy w Polsce. No i podobnie ma się sytuacja w Chorwacji. Fakt faktem, te owoce morza, te, które u nas są turbo drogie i trudno dostępne, tam są zdecydowanie tańsze. I to prawda, ale to nie oznacza, że to będzie tanie. Ryby. Dla przykładu, ja akurat jestem miłośniczką ryb, więc jem zawsze albo dorady, albo seabass, czyli dwie tak naprawdę najdroższe zawsze pozycje z karty, jeśli chodzi o ryby. No ewentualnie tam nie licząc staka z tuńczyka, no ale to wiadomo. To taka rybka, kochani, w zależności oczywiście od gramatury, ona będzie kosztowała 60, 70, 80, 100 zł. Taka będzie cena za rybę. Oczywiście uśredniając, na pewno gdzieś można znaleźć w jakiejś miejscowości jakąś restaurację, gdzie za tą rybę zapłacicie mniej, ale ja jeszcze z taką ceną poniżej 50-60 zł za naprawdę solidną rybkę, z taką ceną poniżej tej sumy, kwoty nie spotkałam się. Więc to warto wziąć pod uwagę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę na inną rybę, jak na przykład makrelę grillowaną, to taką makrelę już kupimy za złotych tam 25. Więc to jest generalnie do zrobienia. Ja w ogóle uważam, że ceny w Chorwacji za jedzenie nie różnią się, i to jest bardzo kontrowersyjne, co teraz powiem, nie różnią się za bardzo od cen nad polskim morzem. Trudno porównać smażalnię pani Krysi w Dębkach do restauracji Pitu Pitu w Sopocie. No i podobnie ma się po prostu sytuacja w Chorwacji. Jeżeli wybieramy po prostu restaurację, która nam się podoba, która jest ładna, która ma dobrą lokalizację, a miejscowość też jest popularna turystycznie, no to wiadomo, że te ceny będą wyższe. Nie w każdej miejscowości, w której byłam, widziałam taką opcję B, jaką właśnie była smażalnia w Dębkach u pani Krysi, więc to też warto wziąć pod uwagę. Ja osobiście uważam, że ceny w Chorwacji są cenami mocno zbliżonymi do cen w Polsce.
I tak, i ja będę przy tym się upierać i będę się tego trzymać. Niektóre rzeczy pewnie są ciut droższe, ale niektóre rzeczy są ciut tańsze. Jeśli chodzi o cenę obiadów, no to mówię, pamiętam z zeszłego roku, bo to mam najlepiej w głowie, codziennie, nieważne jakby co jedliśmy, choć w tej kwestii ja z moim mężem jesteśmy dosyć monotematyczni, za obiad w restauracji składający się z, dla mnie zawsze ryba, więc albo orada, albo sibas, albo stek z tuńczyka, to były trzy gatunki ryb, jakie jadłam. Mój mąż zawsze coś mięsnego, czyli też nie wybierał opcji pod tytułem pizza, która będzie znacznie tańsza, wybierał albo właśnie pleskawice, albo jakieś szaszłyki, mięsa grillowane lub stek po prostu z polędwicy wołowej. Więc stek, rybka, do tego dwa razy cola dla męża, dla mnie woda, aperol i piwko w pięknej restauracji, dobrze położonej. To był, słuchajcie, rachunek 220 zł. Więc to już do Was należy decyzja, czy oceniacie te 220 zł za obiad w restauracji jako dużo, czy jako mało. Moim zdaniem te wszystkie obiady, w ogóle totalnie wszystkie obiady, które mieliśmy w Chorwacji jakby od samego, od pierwszego wyjazdu do ostatniego, to były obiady warte swojej ceny ze względu i na smak, i na lokalizację, i na klimat. Są pewne rzeczy, które są niewycenialne, moim zdaniem, no ale oczywiście trzeba mieć na to pieniądze. Porównując jeszcze też Chorwację na przykład do Włoch, to powiem Wam, że miałam takie poczucie, że we Włoszech faktycznie widzę, że jest drogo, a też przecież Włochy Włochom nierówne, wszystko zależy, jaką miejscowość wybierzemy i tak dalej, i tak dalej. Ale we Włoszech już na start wybranie się na plażę zdziera z ciebie pieniądze, jeżeli chcesz leżeć na leżaku. I naprawdę we Włoszech miałam takie poczucie, że faktycznie czuję, że wszystko jest drogie. W Chorwacji nigdy w życiu takiego poczucia nie miałam. No i teraz słuchajcie, coś, co moim zdaniem jest szalenie istotne, a zostawiłam to na koniec, może ktoś dotrwał. Na co moim zdaniem, podkreślam, warto zwrócić uwagę, szukając miejscowości lub noclegu w Chorwacji. Sprawa numer jeden to morze. Słuchajcie, jeżeli będziecie na przykład przeglądać oferty na Bookingu, to zobaczycie, że bardzo wiele hoteli, prywaciarzy, nieważne, ma napisane przy plaży. No i czym jest ta plaża w Chorwacji? Otóż można dostać lekkiego szoku, ponieważ bardzo często plaża to nie jest plaża, to jest beton, ewentualnie beton, nie wiem, wysypany kamyczkami, na którym stoją leżaki. Jest morze, owszem, ale żeby się dostać do tego morza, trzeba zejść z tego betonu drabinką. No i kiedy zejdziemy taką drabinką, od razu jesteśmy w dosyć głębokiej wodzie. A więc jest to opcja, która czy dzieciaczkom, czy osobom, które po prostu lubią poleżeć w wodzie, popluskać się i tak dalej, no raczej nie przypadnie do gustu. Druga sprawa, to plaże zazwyczaj są żwirowe, kamieniste. Dla mnie osobiście to nie stanowi problemu, ale tutaj drukowanymi literami powinien się pojawić napis, że pamiętajcie, że kupowanie butów do wody to nie jest jakieś księżniczkowanie, że wy nie chcecie chodzić po kamykach, bo przecież kamyki dobrze wam wymasują stópiaki. Nie, to chodzi o jeżowce. O jeżowce i inne tym podobne zwierzątka. Generalnie każdy wam powie, że wchodząc do morza w Chorwacji powinno się mieć te buty do wody. Buty do wody to jest koszt w Warszawie 30 zł i co więcej w Chorwacji też około 30 zł. Wcale nie ma tych cen wyższych, nawet przy plaży. Więc to jest istotne. Ale wracając do tych plaż. Po pierwsze właśnie, jeżeli interesuje nas plaża w rozumieniu naszym, polskim, no to musimy się konkretnie przyjrzeć, żeby właśnie nie było sytuacji, że po prostu tej plaży nie ma i jest tylko beton i są drabinki. Sprawa numer dwa, to warto spojrzeć, jak długa jest plaża w danej miejscowości i jak szeroka. Ja muszę przyznać, że kiedy pierwszy raz pojechaliśmy do Chorwacji, to mimo tego, że ja mam totalnie zrytombanie i pewne rzeczy po prostu umiem robić, to prawie dostałam zawału, bo nie wiedziałam, co to jest, ale wiedziałam, że prawdopodobieństwo, że ci wszyscy ludzie, którzy chodzą po tej miejscowości, zmieszczą się na tym kawałku, jest raczej znikome. I faktycznie to akurat była miejscowość Brela i faktycznie tam trzeba było rano iść i zaklepać
słuchajcie, to miejsce na plaży, no po prostu ta plaża była turbo mała. Więc bardzo ważna rzecz to, żeby właśnie też spojrzeć, jak ona jest długa przez miejscowość i jak jest szeroka. To nie będzie takie proste bardzo często, ale generalnie w internecie wszystko znajdziemy. Zazwyczaj też w Chorwacji to wejście do morza, jeżeli właśnie jest plaża, tak, no to ono jest tak zwane łagodne. Są też miejscowości, jak choćby Baszka na wyspie Kryk, gdzie macie taką betonową platformę, która zaczyna się od promenady i bezpośrednio wchodzi do morza i jest to skierowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, generalnie dla osób o różnych niepełnosprawnościach, więc też czegoś takiego można szukać i też można szukać plaż dla piesków. Takowe też istnieją w Chorwacji. Druga rzecz, na którą bardzo warto zwrócić uwagę, to właśnie kwestia tej tak zwanej poziomowości miejscowości. Już tłumaczę, o co chodzi. Znaczy generalnie, jeżeli jakby lubicie chodzić i nie macie z tym problemu, to możecie na to w ogóle nie zwrócić uwagi, nie zwracać uwagi. Natomiast jeżeli wybieracie się z dzieckiem, albo jeszcze nie daj Boże z dzieckiem w wózku, albo właśnie macie problem z poruszaniem się, problem z chodzeniem, lub wybieracie z taką osobą, no to możecie być niemile zaskoczeni, ponieważ niektóre te miejscowości, jak choćby właśnie przepiękna Brela, to jest jedna z pierwszych miejscowości na Rywierze Makarskiej, ona jest położona niesamowicie piętrowo. I ta piętrowość, to bodajże, ja to kiedyś liczyłam, to było chyba 5 poziomów do szosy wyjazdowej. I chodzi o to, że żeby się dostać z poziomu 0 na poziom 2, to zazwyczaj chodzi się schodami. Tych schodów jest naprawdę dużo. Dodatkowo, na przykład w Brela charakteryzowała się tym, że oczywiście miała przepiękną promenadę, chodniczek, ale to wszystko było bardzo wąskie. I już kiedy ktoś szedł z dzieckiem w wózku, to już trudno było mu się minąć z innymi osobami. A są miejscowości, jak choćby Baszka na wyspie Kryk, która po pierwsze nie ma tej piętrowości, znaczy oczywiście, no i tak to musi być miejscowość w ten sposób położona, ale nie mamy potrzeby skakać po tych poziomach, wszystko jest szerokie i są zamiast schodów, są albo schody, albo łagodne wejścia. Więc to jest naprawdę, słuchajcie, moim zdaniem istotna rzecz, bo jeżeli ktoś właśnie na przykład ma jakieś problemy z poruszaniem się, no to będzie miał moim zdaniem nie lada problem w niektórych tych miejscowościach. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Może też na ewentualnie wielkość miejscowości. Jest na przykład wyspa Pag. Jest to bardzo piękna wyspa, wyspa bardzo charakterystyczna, która jest połączona jako jedna z nielicznych wysp z mostem z lądem. I jest to wyspa, która w połowie można powiedzieć, że ma przepiękny tak zwany księżycowy krajobraz, ponieważ tam na tą wyspę oddziałuje bardzo silny wiatr. Wiatr nazwany jest burą i wiatr jest bardzo ciekawym doświadczeniem. No, nie czas i nie miejsce, nie będę Wam opowiadać, natomiast ja po prostu nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłam. I na przykład na wyspie Pag mamy kilka miejscowości i większość z tych miejscowości są naprawdę takie malutkie miejscowości. Jakby Wam to porównać do Polski? Czy nigdy w życiu nie byłam w Białogórze, ale wiecie, ja nie mam na myśli czegoś w stylu Krynica Morska czy Jastrzębia Góra, tylko coś albo Dębki. Nie, dlaczego się te Dębki do mnie przykleiły, tylko bardziej coś takiego a la pseudo, jakby nie wiem, wioska rybacka. Naprawdę pierwszy raz na Pagu widzieliśmy bardzo mikroskopijne miejscowości, które po pierwsze w czerwcu jeszcze nie były w pełni otwarte na turystów. Oni kończyli dopiero w drugiej połowie czerwca, oni dopiero kończyli pewne prace, żeby się otwierać na ten sezon na lipiec. Dodatkowo było bardzo mało restauracji. I liczba tych punktów gastronomicznych, czy to na dole, czy to w tak na rynku, była naprawdę bardzo mała. I to nas bardzo zaskoczyło, że w ogóle na przykład nie było barów. Ale właśnie, taka polecajka ode mnie. Może na koniec. Jeżeli chcecie znaleźć miejsce w Chorwacji, gdzie będziecie po prostu czuli się, jakbyście byli sami na świecie, nie będzie głośno, nie będzie dyskotek, nie będzie barów za bardzo przy plaży, nikt nie będzie dar buzi, plaża będzie szeroka i będzie wow, no to właśnie jedną z takich destynacji jest zdecydowanie wyspa Pag i miejscowość Powliana. To jest
Tylko ja nie uprzedzam. Wiatr daje się we znaki. On oczywiście przy morzu daje się we znaki lekko, kiedy pojedziecie na most lub wyżej, no to wtedy doświadczycie czegoś ciekawego. To jest bardzo, bardzo ciekawy właśnie wybór dla osób, które sobie cenią spokój i cenią sobie stosunkowo niskie ceny. My tam na przykład byliśmy w hotelu, który miał widok na morze. On był położony na plaży. I płaciliśmy za ten hotel, żeby wam nie skłamać, właśnie za noc 500 zł. I to było zdecydowanie dobrze wydane 500 zł. Było to warte tego. No, coś niesamowitego. Hotel z restauracją oczywiście też miał basen mały. A, nie powiedziałam, generalnie w Chorwacji nie ma co liczyć na baseny jako takie. Jakieś takie turbo, bo jest piękne morze, które jest jak basen, bo raczej nie ma na nim fal. Więc to też jakby co, lojalnie uprzedzam. Druga taka moja polecajka to miejscowość Baszka na wyspie Kryk. Miejscowość, która na forach jest określana mianem jakiegoś, wiecie, diabełka. Kto normalny jedzie do Baszki? Przecież to jest tylko i wyłącznie komercja, turystyka, człowiek na człowieku, człowiekiem pogania. I zawsze zastanawiam się, czy ten, kto pisze te komentarze, to był kiedykolwiek we Władysławowie albo w Kołobrzegu, albo w Sopocie. Ja nigdy nie doświadczyłam tam tłumów, natomiast, a tam właśnie byłam w lipcu również. Ja kocham Baszkę, więc to jest bardzo indywidualna sprawa. Więc pierwsza taka miejscowość, którą serdecznie wam zdecydowanie polecam najbardziej, jeżeli lubicie ten spokój i taki totalny chillout, to właśnie będzie Powiliana na wyspie Pag. Jeżeli zaś spójrzcie sobie po prostu na tą Baszkę, proszę, na wyspie Kryk, jak coś, to się pisze Baska i nad S jest ptaszek. I jedną również z takich miejscowości, które się wybieram po raz drugi i wybieram się w tym roku i oczywiście będą filmy, jest miejscowość Gradac, jest to miejscowość na Rywierze Makarskiej, na jej końcu. Bardzo ciekawa miejscowość z tego względu, że ma bardzo długą plażę, wszystko się jakby kręci wokół plaży, ma bardzo dużo restauracji, bardzo w związku z tym te restauracje się biją o klienta, przez to są ceny faktycznie konkurencyjne jednej do drugiej. Jest szeroko, jest pięknie, no ja uwielbiam. Żeby zakończyć ten arcydługi film, to powiem wam tylko tyle. Ja wam gorąco wakacje w Chorwacji polecam. Uważam, że Chorwacja jest przepięknym krajem. Przede wszystkim jest bardzo przyjaznym krajem i czystym krajem. Mówię czystym nie bez znaczenia, ponieważ jeżeli pojedziemy do Czarnogóry, albo do Albanii, no to tam doświadczymy troszeczkę czegoś innego. Tak, bo wiadomo, że w Czarnogórze mamy niższe ceny jak w Chorwacji, a w Albanii mamy jeszcze niższe ceny jak w Czarnogórze, a jest podobno równie gdzieś tam pięknie, natomiast no jednak Chorwacja jest takim bardziej czystym krajem. Ludzie są szalenie sympatyczni, są szalenie przychylni drugiemu człowiekowi. Bez problemu, z racji też podobieństwa języka polskiego do chorwackiego, da się porozumieć łamanym polsko-chorwackim. Generalnie w Chorwacji część osób zna język angielski i porozumiewa się nim w sposób komunikatywny, więc oczywiście po angielsku bez problemu także się dogadamy, ale zazwyczaj powiem szczerze, że nie ma takiej potrzeby. Też w niektórych miejscach po prostu się porozumiewam po polsku. Ponieważ niektórzy znają język polski, ja kocham Chorwację, kocham jej klimat, kocham wszystko tam absolutnie. A jeżeli lubicie zwiedzać, bo o tym też nie powiedziałam, ale zwiedzać w taki sposób nie muzealny, tylko obcować z naturą, no to obłędne parki, parki narodowe, park Krka, Plitwickie jeziora, naprawdę to robi niesamowite wrażenie na człowieku. Nie powiedziałam jednej rzeczy we wcześniejszej części nagrania, teraz sobie zdałam sprawę. Wiem jeszcze, jaki jest minus jazdy samochodem. Są serpentyny, nie? I tam w Chorwacji to się tak nie opitalają, nie tak jak u nas w Polsce, że wiecie, jest zakręt, to oni robią nam do 40. W Chorwacji serpentyny są konkretne, a tam się nie, mówię, tam się po prostu nie opitalają, jest do 40, do 50, do 60, no więc jeżeli nie czujemy się pewnie za kółkiem, no to raczej Chorwacja nie jest krajem, do którego tym samochodem powinniśmy się wybrać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam was rzecz jasna do kolejnych filmów, tak jak wspomniałam, w tym roku będą vlogi z Gradac, z Riviery Makarskiej. Jeżeli macie jakieś pytania, to czekam na nie w komentarzach, będzie mi bardzo miło, zostawicie kciuka do góry, zasubskrybujecie mój kanał i na moim kanale również znajdziecie vlogi z Chorwacji z lat ubiegłych. Dzięki serdecznie, do zobaczenia, buziaki, pa pa!